MMO Rocks razem z Przemkiem Gnatem na kolejnej edycji Slugfest Management Campu. Na początek powiedz, Przemo, jak widzisz rozwój tutaj obozu Bossego, bo już parę razy miałeś okazję tutaj być trenerem. Witam wszystkich serdecznie. No oczywiście widzę że idzie to w bardzo dobrym kierunku. Jak wiemy, Bossy wkłada bardzo dużo pracy, bardzo dużo roboty w te obozy i zawodnicy, myślę, w ten sposób mogą za to podziękować, że tak licznie się stawiają i po prostu biorą udział. Jak możesz ocenić tak szybko poziom zawodników, bo jesteś tu przez moment tylko, ale jakbyś tak na pierwszy rzut oka, jak oceniasz? No widzimy oczywiście, są zawodnicy z naszej czołówki krajowej, to oni zdecydowanie lepiej sobie radzą. Inni zawodnicy, z tego co widzę, to chyba bardziej są zawodnikami stójkowymi, ale myślę, że generalnie jakbym mógł ocenić, to wszyscy bardzo szybko łapią. Jesteście świeżo u siebie po 10-leciu klubu Walka Gniezno. Powiedz, jak tam obchody, co mieliście specjalną imprezę, trochę tak o tych właśnie waszym jubileuszu. Nie no, generalnie bardzo skromnie, spotkaliśmy się po prostu w knajpie, zrobiliśmy jakiegoś grilla tort i to było całe świętowanie. Świętujemy na co dzień na macie, świętujemy w ten sposób, że jak największą liczbą po prostu chłopaków, dziewczyn stawiamy się na macie. No co mogę powiedzieć, no bardzo fajna okoliczność. Jak zaczynaliśmy, to na pewno nie spodziewałem się, że to tak się rozwinie i w tak dobrym kierunku pójdzie. Jakieś specjalne plany na 2014, czy po prostu cały czas solidna praca? To często tutaj też lokalni dziennikarze mnie pytają, nie ma żadnych specjalnych planów. Zawsze, co roku robimy to samo, staramy się brać udział w jak największej ilości turniejów, zwłaszcza jeżeli o moją osobę chodzi, no to wiadomo, tam goni chłopaków, dziewczyny do tego jiu-jitsu, ale mamy też rozwijającą się prężnie, mogę powiedzieć, sekcję MMA. Może nie mamy jeszcze takich fighterów, którzy byliby bardzo, bardzo jakieś tam znani na polskim rynku, ale myślę, że idziemy w dobrym kierunku i scena MMA Polska doczeka się również dobrego fightera z Gniezna. No tutaj niedługo Pasternak od was bije się o pas na PL MMA. Powiedz tak króciutko, jak oceniasz szansę tutaj twojego zawodnika? Szansę oczywiście oceniam wysoko. Wiem, że chłopak ciężko trenuje, dobrze się stara, ale spokojnie, powoli. Tak jak powiedziałem, myślę, że jeżeli chodzi o wybijanie się w tą top czołówkę, to Gniezno ma jeszcze trochę czasu. To nasza sekcja MMA jest naprawdę, naprawdę młoda, ale doczekacie się dobrego zawodnika również z Gniezna. Taki zawodnik, który się przewijał przez parę kampów MMA, którego też miałem okazję bardzo widzieć, to Maciek Kowalski. Giluś miał podejście do MMA, wyglądał naprawdę obiecująco, ale jak ta jego kariera MMA, bo chyba nie pali się jednak chłopak do walki. No, myślę, że to jest też troszkę związane z życiem osobistym, po prostu no, Maciej nie ma jakichś tam sponsorów, nie ma łatwo i generalnie skupia się raczej na prowadzeniu tych zajęć, chociaż nie mówię, no ciężko trenuje, trochę ciężko go przekonać do tego MMA, ostatnio wrócił znowu do zawodu jiu-jitsu, ciężko go przekonać, chociaż moim zdaniem ci którzy uczestniczą w obozach tych najlepszych polskich zawodników, no wiedzą, że chłopak ma potencjał naprawdę, naprawdę ogromny. Będę starał się go jeszcze, cały czas generalnie to robię, ale będę starał się go przekonać, żeby jeszcze, może to nie wyjdzie, nie wiem, ale będę starał się go przekonać, żeby jeszcze spróbował. Na jesieni w Gnieźnie będziemy organizować memoria Pawła Kamińskiego. Myślę, że tam będzie mu bardzo trudno odmówić. O właśnie, pięknie, przechodzisz do mojego kolejnego pytania, czyli właśnie o memoriał. Lekka przerwa w organizacji, powiedz, z czego wynikała i jakie plany właśnie na kolejną edycję memoriału? No wynika to z tego, że bardzo dużo pracy jest wokół takiego memoriału, a generalnie my w sensie mówię organizatorzy, bo to jest tam grupa kilku osób, no mamy tych zadań życiowych i innych prac mnóstwo, no i nie udało nam się zdążyć z tematem w tym roku na tyle, żeby to było na wiosnę, ale nie ma takiej opcji, żeby ta impreza się nie odbyła, to ja bym nie mógł spojrzeć w lustro rano jak wstaję, gdybyśmy nie tej pamięci Pawła dalej nie starali się zachować wśród kibiców i na pewno się odbędzie, odbędzie się na jesieni. Będziemy robić wszystko, żeby było jak najbardziej udane. Niedawno w świecie jiu-jitsu nastąpiła pewna zmiana, która dotyczy trochę ciebie, czyli Robert Drysdale i Kawaka połączyli wspólnie siły, tworząc Zenit jiu-jitsu. Powiedz, jak oceniasz sam ten plan i w ogóle trochę co z tego wynika, bo czy nastąpiły jakiekolwiek zmiany, czy to jest taka kosmetyczna nazwa, że tak powiem, która się po prostu wyłoniła z tej dwójki? No przede wszystkim musiałbym mieć okazję, bo to drogą mailową tych wszystkich rzeczy się nie wymieni.
Czekam na okazję, żeby Robert czy Kawaka pojawili się w Polsce, wtedy będzie można usiąść i coś więcej porozmawiać. Generalnie dla nas to oprócz tej nazwy to wiele nie zmienia. Cały czas mamy tego samego nauczyciela. Zmieniła się nazwa teamu i będąc szczerym, nie ma to dla nas, może gdzieś tam w Stanach biznesowo to jest jakoś jakiś inny dla nich progres czy coś takiego. Dla nas, my zostajemy w tym samym miejscu, zmienia się na szywka. Okej, okay, no czyli pewnie na Drysdale Campie gdzieś dopiero na latem będzie okazja coś ustalić. Myślę, że tak, na pewno będziemy się starali któregoś z dwójki liderów zaprosić. Jeśli się nie uda, to na pewno jakiegoś topowego zawodnika, żeby jak co roku jakiś naprawdę fighter z górnej półki poprowadził camp. Jeszcze taka rzecz, która wydarzyła się w zeszłym roku, chciałem Cię o to zapytać. Filowski grappling, że tak powiem, zniknął z kalejdoskopu tych wszystkich dużych turniei. Czy dla Ciebie to jest jakaś duża strata, czy będziesz za tym grapplingiem płakał, bo generalnie razem z odejściem w sumie Fila, wycofaniem się, grappling praktycznie powoli zaczyna umierać. Mhm. No moje zdanie w tej kwestii w zasadzie może określić moja postawa. No, mogę powiedzieć tyle. Od początku za bardzo się w to nie angażowałem. Nie wierzyłem, że to wypali. Nie chciałbym za bardzo tam gdzieś głębiej w politykę wchodzić, ale myślę, że to bardziej jiu-jitsu było komuś potrzebne, niż nam był potrzebny ten grappling. Okej. Na koniec zapytam Cię o walkę, która tutaj jakby nad tym obozem trochę wisi, czyli Tybura kontra Grabowski. Marcin był u Was, miałeś okazję się z nim pokulać. Jak widzisz generalnie szansę naszego tutaj underdoga tutaj z obozu? No muszę powiedzieć tak, jeden i drugi są moimi świetnymi kolegami i naprawdę no, nie namówisz mnie do tego, żebym powiedział, który ma większą szansę wygrać. Jeden i drugi jest świetny, jeden i drugi świetni ludzie poza matą, jeden i drugi świetni koledzy. Myślę, że to zadecyduje dzień, zadecyduje forma w tym dniu, w dniu walki i tyle. No, nie mogę ani trzymać kciuków za jednym bardziej, ani za drugim. Świetni koledzy obaj. Walka rozstrzygnie. A powiedz tylko jeszcze o tych kulankach właśnie z Marcinem. Jak jego poziom jiu-jitsu, bo to też wydaje mi się, że nadal Marcin w ogóle jest mało znany w polskim MMA, w tym zeszłym roku się wybił, ale jak oceniasz właśnie jego poziom grapplingowy? Mhm. Bardzo wysoko. Myślę, że gdyby zakładał gi częściej i startował w Polsce, zresztą z tego co wiem, to on wygrywał zawody w Polsce z bardzo dobrymi zawodnikami, World Pro, eliminacje i inne turnieje. Bardzo mocne jiu-jitsu, tyle mogę powiedzieć. Myślę, że gdyby był częściej w gi, pewnie już by mógł prosić o brązowy pas nawet. No, nie mnie to oceniać. Nie da się na nic namówić, na żadne nic. No powiedziałem to, co wierzcie mi, że nieczęsto i nie o każdym mówię, że ma bardzo dobry poziom jiu-jitsu, ma bardzo dobry poziom jiu-jitsu, bardzo wysoki. Okej, okay, Przemo, to dzięki za wywiad. Jakbyś komuś chciał podziękować, to jest moment dla Ciebie. Dzięki serdeczne, dziękuję za wywiad, dziękuję wszystkim moim sponsorom z firmą Ground Game na czele. Dzięki Bosemu za zaproszenie. Kibicujcie dalej. Dzięki wszystkim fanom. Dzięki serdecznie. Dziękuję bardzo.